pod hasłem walki o czystość klimatyczną pierwszym celem ataku są hodowcy bydła, rolnicy, chłopi, farmerzy. Celne spostrzeżenie, gdyby padła cywilizacja, infrastruktura, chłop na gospodarstwie przetrwa najprawdopodobniej, bo potrafi wyhodować, uprawiać, upolować, żywność będzie miał. Chłop też na gospodarstwie nie potrzebuje państwa. Daje sobie w każdym systemie radę trochę sam, jest trochę, boczy się na państwo, nie potrzebuje państwa. I w związku z tym, jeżeli chcemy zrobić państwo totalne i kontrolować wszystkich, no to trzeba tych niezależnych, którzy przynajmniej mają potencjał taki, że sobie dadzą radę bez nas. To ich trzeba zlikwidować. Właśnie dlatego, że dadzą sobie radę bez nas, to ich trzeba wykosić wszystkich. Małych przedsiębiorców, średnich przedsiębiorców, rolników indywidualnych. Wszystko to wyniszczyć. To współczesne zamysły, zapędy globalistów jeden do jednego odpowiadają tym wszystkim projektom komunistycznym, które próbowano wprowadzić w Związku Sowieckim, a później w PRL-u. No to ten sam mechanizm, czyli uderzenie w tych, którzy są na swoim, element dziedziczenia, ciągłości pokoleniowej, tego, że ktoś komuś coś przekazał i że ta ziemia jest samą w sobie wartością, do której państwo nie może się dobrać, to jest właśnie to coś, co ich tak wkurza, co ich tak denerwuje. I z tego powodu te szalone pomysły tych wszystkich sekciarzy właśnie, a tu robaki, a tutaj ograniczenie tego, a tutaj siamtego i tak dalej, wszystko pod pseudosłusznym powodem walki o obronę ziemi.